odbyło się spotkanie dotyczące planowanej inwestycji, dużej inwestycji kopalni soli potasowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KGHM-u, planiści, nasz kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury, gdzie rozmawialiśmy o zadaniach, które w pierwszym momencie trzeba wykonać, żeby cokolwiek mogło się dalej dziać. Rozmawialiśmy o studium wykonalności, o studium zagospodarowania przestrzennego, o planie, o obszarze górniczym. Do tego wszystkiego muszą powstać dokumenty odpowiednie, ale czas prawdziwy, który będzie, to jest uzyskanie koncesji przez KGHM na wydobycie, a to jest kwestia jakichś około 2 lat. W związku z tym będą trwały prace przygotowawcze, będą podejmowane, będą wnoszone pod obrady Rady Gminy stosowne uchwały związane z tym procesem, ale czas, tak jak dzisiaj tutaj powiedziano, uruchomienia kopalni to prawdopodobnie 2035 rok. Także ta perspektywa czasowa jest długa, ale też wymagająca, jeżeli chodzi o działania administracyjne, planistyczne z ochroną środowiska i z tym wszystkim, co się wiąże z realizacją takiego przedsięwzięcia. Bardzo dziękujemy panu wójtowi Tadeuszowi Puszkarczukowi za możliwość odbycia dzisiejszego spotkania. To było spotkanie kolejne u państwa w gminie, natomiast pierwsze robocze na tak szerokim i intensywnej dyskusji o najbliższych krokach, które będą podejmowane w związku z rozważaniem naszej inwestycji górniczej w państwa regionie. Jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji geologicznej złoża. Jeżeli uda nam się ją zatwierdzić w najbliższym czasie, kolejnym elementem w realizacji inwestycji górniczej będzie oczywiście ustalenie, dostosowanie planów przestrzennych gminy do tej działalności i dlatego dzisiejsze spotkanie odbyło się i było bardzo owocne w rozmowach.